Hej, cześć, siemanko wszystkim, ja jestem Matynio i witam was w grze, która nazywa się Slither.io, czyli to jest takie Agario, tylko że z wężykami. Powiem wam, że ja jestem już takim troszkę mistrzem w tę grę. Proszę bardzo. Proszę. Widzieliście ten tęczowy śmietnik wcale? Wszystko tutaj pod... Nie, nie, tego nie było, to tam wypadek przy pracy, bo mi myszka spadła na ziemię. Wracamy już tutaj do gry, wracamy też do naszego wężyka i pokażę wam tajne techniki, jak zostać mistrzem świata w tej grze, żebyście byli tacy dobrzy jak ja. Teraz tak zupełnie na poważnie, podoba mi się ta gierka bardziej niż Agario, bo zawsze lubię grać w takie gry, w których się po prostu zjadało mniejsze rzeczy i się rosło. Nie wiem czemu, to tak od małego. Ja też zjadałem dużo rzeczy, ale nie rosłem. I teraz dlatego jestem taki, jaki jestem, więc chcę chociaż się jakoś dowartościować, wygrywając w grę z wężem. Co ja w ogóle gadam, to jest wszystko takie przykre. Ale pokażę wam. Dobra, musimy po to iść i pyk! Outplay! Co tu się... Co? Jak ty tam... Jak ty to zrobiłeś? Że ty nie walnąłeś we mnie. Musimy... Nie. O, było blisko, było bardzo blisko. Jednak widać. Chwilę nam zajęło, już mamy... 9 3 100 tysięcy... Czemu to cały czas rośnie tam na dole? 3 tysiące... Nie! Zlagowało mnie! Co się stało? Co? Biegniemy tutaj. Musimy jakoś oszukać tego zawodnika. Pyk. Przyspieszymy się. Troszkę zjemy takich małych farfoclów, które tutaj... Ajajajajaj. Nie dam się. Pyk. Łapczywy śmietniku. Chciałeś mnie oszukać i nie. Ja tutaj jestem mistrzem w tę grę. Strasznie, zauważyłem, że gra strasznie laguje. Nie wiem, czy z powodu tego, że dużo osób w nią gra, czy z powodu tego, że mój internet jest posysaczem ostatnio. Mam nadzieję, że to ta pierwsza rzecz. Szybciutko! Aż laguje! Tyle tych fioletowych gówienek tutaj jest. Dobra, jemy wszystkie. Następne! Pyk! I dobra, wracamy już tutaj do naszego poprzedniego stanu. Ty ziomek, ale mnie oszukałeś, myślałem, że wpadniesz. Dobra, pyk! Pyk, nie ma, nie dla psa. Różowy, ty fioletowy gałganik się. Dobra. I tutaj trzeba wyczekiwać. To jest taka technika, podobna jak do tej, którą trzeba stosować na YouTubie. Czyli czekasz, aż ktoś cię wybustuje. Inaczej nie ma opcji. Oczywiście żartuję, tak? Żeby ktoś sobie nie pomyślał. Dobra, tutaj ten czerwony mały gówniak też umarł. Ten próbuje mnie tutaj przechytrzyć, ale nie. Nie ze mną te numery. Jestem już naprawdę dużym, dorodnym grubaskiem. Wężem, który potrafi walczyć o swoje i jestem niezależny w 100%. Dobra. O! Trzeba tutaj uważać, bo zaczyna się robić groźnie. Chcą mnie tutaj oszukać. Dobra, co z tym czerwonym śmieciem? Dobra, poszedł sobie, dobra, jesteśmy już bezpieczni, ludzie. Może uda nam się zagrać na tyle agresywnie. Weź ty fioletowy mały gównik się, idź się tam, nie wiem, potnij. Bo tutaj nie masz ze mną żadnych szans. Ja mam takie techniki, bo... No i pyk! Jak na YouTubie! Czekasz, aż cię wybustują. Pyk. Już tutaj urosłem. 7 tysięcy. Pyk. I lecimy po to. Won stąd. Musiałem to spasować. Nie, jednak nie wyszło tak, jakbym chciał. Dobra, to... O, tutaj ktoś poumierał. Tutaj jest dużo rzeczy dla mnie. Tu jest dla mnie dużo rzeczy. Ktoś tutaj dednął. I ja sobie to wszystko teraz skonsumuję. Pyk, pyk, pyk. Tyle jedzonka, aż gra laguje. Easy! Jestem piąty! Dobrze. Który teraz? Jestem nadal piąty. Wciąż czwarty. 15 tysięcy. Widać, kto jest tu królem. Jedno odpalenie nagrania i już widzicie, że to nie były kłamstwa. To nie było szczerstwa. Widzicie, jak dobrze mi w tę grę idzie. Dobra, musimy się pozbyć tego czerwonego banana. Pyk! Dobra, chciał mnie tutaj oszukać, ale nie. Nie dałem się aż tak. Oj, było blisko.
Muszę się pozbyć tego białego Wojtasa, czy... Jesteś z Czech, Wojtas? Zaraz będziesz... Nie mam nic śmiesznego teraz akurat do powiedzenia, więc nie zwyzywam go. Ale patrzcie, ja jestem już tutaj na trzeciej pozycji. Nikt nie ma ze mną szans. Co ty, śmieciu mały, nawet nie jesteś godny, żebym cię zjadał. Pyk! Aj, Wojtas! Wojtas, ty cioto! Dobra. Pyk! Jakbym zamknął tych śmietników. Jakbym ich tutaj zamknął wszystkich. Bo jestem ogromny! Nie! I 7,5 tysiąca. Całkiem nieźle. Prawie jak w prawdziwym życiu. Jednak wciąż brakuje paru centymetrów. Dobra, ten jest moim teraz rywalem. Widzicie tego po prawej stronie? Ja go zamierzam zniszczyć. Gdyby gra mi jeszcze nie lagowała, byłoby super. Byłoby naprawdę czadersko i zarazem wyśmienicie. Ja się go pozbędę w ułamku sekundy. Dobra, Gabi. Gabi też może być tutaj zaraz do rozwalenia. Gabi, ty lamusie. Myślisz, że masz jakąś szansę, Gabi? Gabi, chciałeś wyruchać Freda? To Fred... Aj, masz farta, Gabi. Jest tutaj winner. Winner znów tutaj blisko jest. Ten ziomek z flagą Ameryki. Mam go na swojej hitliście. No i pyk! Tutaj czekaliśmy. Co prawda wykorzystałem mniejszego. Andy? Już. Koniec twojego jedzenia. Na zawsze. Muahahaha! Zamknąłem Andy'ego i wybustowałem się do 10 tysięcy subskrybentów, więc lecimy dalej. Runaway jest pierwszy. Jesteśmy na 11 pozycji i już na 9. Skoczyliśmy w rankingu, po raz kolejny jesteśmy tutaj po prawej stronie. I zobaczcie w lewym górnym rogu. Ekka. Today is longest with a length. I tutaj jakieś 20-30 miliardów. I ja nie wyobrażam sobie, jak to tak wyglądało. Weź ty czopku, nawet nie będę na ciebie zwracał uwagi. Nie jesteś tego warty. Dobra, ten pan. Nie wiem, czemu pokazuję go palcem, ale pokazuję. Więc on jest teraz moim przeciwnikiem. On cały czas na speedzie, nie wiem, czemu leci. No, ten będzie próbował mnie tutaj jakoś złapać. Czuję to, ale jesteś za malutki. Idź w ogóle do diabła. 10,5 tysiąca. Gdzie jest ten pan, którego chciałem zabić? Bo nie będę łapał jakichś małych gówniaków, bo to się nie opłaca. Ja szukam już prawdziwych takich, no nie wiem, przeciwników, prawdziwych rywali. Więc pójdę bliżej środka i faktycznie może to coś tutaj da. Jednak to zrobił. Dobra, jestem już na 10 miejscu z powrotem. Chciałbym cię zabić, ale może być ciężko. Pyk. I w zakrętasek. Na spokojnie. Zjem sobie to. Zabił się! Biegniemy! Szybko! Zamykamy was wszystkich! Zamknę was w mojej norce! Zamknąłem was! Kto następny do golenia? Ty? Elo! Zamknięty! Teraz nie mogę dać się tutaj zabić. To będzie ciężkie. Pyk. Muszę go zgnieść. Kto pierwszy tutaj polegnie? Chyba on. Czuję to. No, już nie masz jak. Pyk. Zjedzony. Strawiony. Wszystko moje. Niam. Ile? 14 tysięcy. Ta technika zdziałała cuda. Widać było, że on potrafi w tę grę grać. Idziemy tutaj jeszcze na dół. Ten pomarańczowy... Co ty, ziomek? Proszę się uspokoić tutaj. Chcę to wziąć, więc to wezmę. I zaraz kogoś tutaj jeszcze zjem. Dobra. Zakręcę, żeby ten biały fagas się tutaj przypadkiem mnie nie pokonał. I my wciąż zmierzamy, żeby być pierwsi. Mieć pierwsze miejsce. Ten pomarańczowy jest tutaj naprawdę troszkę zagrożeniem, bo... Oj, rama, bo się pogniewamy. Chcesz być na mojej hitliście? Chyba chcesz. Proszę cię uprzejmie.
Ło! To było bliskie. Rama tutaj próbował. No, nie oszukujmy się, próbował coś zdziałać. Nie pykło. Idźmy bliżej środka. Znajdźmy jakiegoś większego żuczka niż my. O kurwa, zrobił nas. Rama nas zrobił. Dla mnie ci biali są na skryptach, jak nic, to są cheaterzy albo admini na 100%. Dobra ludzie, ja się będę z wami żegnał już, bo to trochę potrwało i widzieliście, jaki jestem dobry. Tak więc mam nadzieję, że wam się odcinek podobał, jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, piszcie komentarze, subskrybujcie mój kanał i trzymajcie się, do zobaczenia w następnym odcinku. Narka.